Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jakże słowa napisane przez Wojciecha Mynarskiego pasują do tematyki Forum Prawno-Ekonomicznego, które miało na celu wskazanie, jak bezpiecznie korzystać z tego, co dała nam matka natura. Będziemy rozmawiać o odnawialnych źródłach energii, będziemy rozmawiać o recyklingu, będziemy mówić o zmianach klimatycznych i związanych z tym wszystkim rozwiązaniach prawnych, rozwiązaniach technicznych, różnych technologiach, także szerokie spektrum, które zainteresuje, myślę, i przedsiębiorców, i prawników, i studentów. Czy wobec tego, jakie codziennie spustoszenie czynimy w naszym środowisku, nie powinniśmy matki natury prosić o jak najniższy wymiar kary? Tak powinno być chyba, bo obserwując rzeczywistość, no to niestety, ale z tym się trzeba byłoby zgodzić. Natomiast my zawsze musimy dążyć do doskonałości, do tego, żeby było lepiej. Regulacje, ustawodawca wydaje się, iż wychodzi naprzeciw temu i stara się, aby to nasze prawodawstwo, ja mówię jako prawnik z perspektywy właśnie regulacji prawnych, aby to prawo nadążało za rozwojem i za potrzebami rzeczywistości. No ale jak słusznie pan zauważył, że życie jest troszeczkę z boku tego wszystkiego. To dzisiejsze forum właśnie ma temu służyć, abyśmy sobie to uzmysłowili, abyśmy sobie na pewne kwestie uwagę zwrócili, abyśmy rozmawiali właśnie o tych problemach i o tym, co się dzieje, a co się dziać powinno. Myślę, że prawo nadąża, natomiast czy nadążają przedsiębiorcy, tego nie jestem pewien. Dlatego jednym z celów jest właśnie to, aby to uświadomić. Tak? Zielony ład, zielony rozwój, odnawialne źródła energii, gospodarka obiegu zamkniętego, to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie. Jednym z elementów jest właśnie ten zielony rozwój. Zatem prawo nadąża za zmianami, a co w kwestii zielonego rozwoju mówią sami przedsiębiorcy? Ja myślę, że w ogóle przedsiębiorcy są już na tyle świadomi, że chcą dbać o naszą planetę, o nasze środowisko. A chcą też zarobić. A, no oczywiście, że chcą. Dla nas przedsiębiorców myślę, że najważniejsza jest cena energii, tak, w tym momencie. I czy my pozyskamy ją z energii słonecznej, czy z wiatraków, czy też z innych źródeł, no to liczy się jednak ten rachunek finansowy, tak? Jaki potrzebujemy do wyprodukowania produktu. I tutaj jako mogę reprezentować część oczywiście przedsiębiorców, no ta cena energii jest bardzo kluczowym elementem.